Ashley Tisdale znana przede wszystkim polskim widzom z filmów takich jak x musi Musical niedawno powitała na świecie swoje dziecko. Jednocześnie zamieściła bardzo emocjonujący wpis na swoich mediach społecznościowych. Świat show, biznesu to nieustanna karuzela wydarzeń, a na narodziny dziecka są jednym z najpiękniejszych momentów w życiu każdej gwiazdy. Kibicujemy wszystkim przyszłym rodzicom i z niecierpliwością czekamy cały czas na kolejne informacje o powiększeniu się ich rodzin. Niedawno opisaliśmy o wyznaniu łamka królikowskiego na temat imienia dla swojej córki, czy też nowej sesji zdjęciowej partnerki Marcina Hakiela. I chociaż u nas większość gwiazd zdaje się być już prawie na finiszu, to za wielką wodą przyszła na świat kolejna mała gwiazda. Ashley Tisdale to amerykańska aktorka, piosenkarka i autorka tekstów, która zdobyła sławę dzięki roli Sharpa Evans w popularnej serii filmów Ikh Musical. Jej charakterystyczna osobowość i talent wokalny sprawiły, że szybko stała się idolką nastolatków na całym świecie. Kariera rozpoczęła już jako dziecko występując w reklamach telewizyjnych. Po przełomowej roli w Iks Hall, Musical kontynuowała karierę aktorską, pojawiając się w wielu innych projektach telewizyjnych i filmowych. Oprócz aktorstwa, Tizdale rozwijała również karierę muzyczną. Wydała kilka albumów studyjnych i nagrała wiele popularnych singli. Jej muzyka, często charakteryzująca się popowymi brzmieniami, przypadła do gustu szerokiemu gronu odbiorców. Poza działalnością artystyczną Ashley Tisdale jest również przedsiębiorcą. Założyła własną linię kosmetyków i ubrań, a także jest producentką telewizyjną. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą. Ostatnio powitała na świecie kolejne maleństwo. Na Instagramie zamieściła emocjonujący wpis, ludzie mówią, że każde doświadczenie porodowe jest wyjątkowe. Ale teraz zdałam sobie sprawę. Że każdy okres poporodowy też jest wyjątkowy. Po zmaganiach z depresją poporodową, PPD, pierwszy raz, rzeczywistość posiadania kolejnego dziecka wywołała wiele uczuć. Dzielę się więcej o moim doświadczeniu poporodowym z Emersonem na blogu Frensze. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że moje serce może czuć się tak pełne, jestem tak szczęśliwa, że tak jest. Temat, który poruszyła, był na tyle bliski obserwującym. Że wśród komentujących pojawiły się głosy innych mam zmagających się z depresją poporodową. Choć często bagatelizowana, depresja poporodowa dotyka około 15% kobiet, utrudniając im radzenie sobie z nowymi obowiązkami macierzyństwa. Kobiety zmagające się z tym schorzeniem często doświadczają poczucia winy, izolacji oraz trudności w nawiązaniu więzi z dzieckiem.